Dobra. Witamy się z YouTube'ami. Cześć! Asasynimy. Asasynimy dalej. Tutaj. Jestem... ogólnie sobie zrobiłam taką... O! Możecie zobaczyć, jak wyglądam. Aha! to jest takie turkusowe wdzianko. Może nie do końca widać, bo akurat to oświetlenie jest takie średnie, ale... ale to jest jakieś turkusowe wdzianko. Sobie kupiłam. Haha. I ogólnie rzecz biorąc, co ja to miałam? Co ja to miałam powiedzieć? Aha, że odblokowywałam sobie wszystkie punkty, te widokowe. Aczkolwiek, no, wszystkich tak do końca nie odblokowałam, no bo tam ten świat jest dużo większy i jakbym chciała odblokowywać wszystkie, to pewnie zaszłoby mi 100 lat na tym. Więc poza tym na piramidę nie wchodziłam, bo chciałam razem z wami wejść na piramidę, także... Tak, ciemny turkus. Tak, uwaga, na tym live trzeba być grzecznym. Jej. I ogólnie jestem po prostu zachwycona Aleksandrią. Dzisiaj tak biegałam tutaj i jestem po prostu... I patrzcie tam. Tam... musiałeś skakać. Tam w oddali jest latarnia Faros. Kurde, jestem po prostu zakochana. I tą latarnię też wam pokażę w sumie. Bo możemy się tam tepnąć. O, tu jest super. Tu jest co prawda teren strzeżony, ale... Co tam? Garnizon Faros. Ale kocham tą latarnię. Po prostu, jak w ogóle kocham latarnię, to tutaj Faros to już w ogóle. Hej, lisowaty. Co słychać? Wszystko w porządku. Tylko katar trzyma. Tak, latarnia. Lisowaty, no nie do końca tak jak wczoraj. No ja wiem, że kocham każdą latarnię, ale Faros to już w ogóle. To jest fantastyczne miejsce. Szkoda, że akurat jest ciemno. Nie mogę zrobić jasno. Ale... Okej, nie do końca o to mi chodziło. Taki długi skok w dół. Zaraz mnie tu ktoś zabije. Czekajcie. Wydostaniemy się z terenu zamkniętego, żebyśmy mogli obejrzeć to miejsce. Ale jest po prostu fantastyczne. Z daleka wygląda lepiej, dlatego... Chciałabym to zrobić z daleka, bo wlazłam na jakieś drzewo. Gdzie by tu był dobry widok? Zrobiłam bardzo ładne zdjęcia w ogóle, ale nie wiem, gdzie te zdjęcia są na PlayStation. Się nie ogarniam tak bardzo. O, ona jest przecudowna, przefantastyczna i w ogóle... Widoki tutaj są niesamowite. Nie wiem, czekajcie, może ogarnę, gdzie tu... funkcji share się dostać. O! Zrzut ekranu. Co to za dziwne rzeczy. O, mogę... Wow, mogę go udostępnić na Facebooku. No ale to by musiał być ten chyba. Dobra, nie wiem, co są te zdjęcia. Będę musiała to potem ogarnąć, ale tu jest po prostu przecudownie. Patrzcie na to. Te widoki są fantastyczne. Kocham tą grę. I jeszcze nasz bajek w tym turkusie. Wstaje dzień. I ta piękna latarnia. Cuda. O, współczuję Wercia. Też tak czasem mam. Uwaga, YouTube, teraz macie 10 minut podziwiania latarni, możecie odejść od monitoru. Ej! Ja tu się tak staram. Tu nie wiem, co jest. Tak, tu mamy całą Aleksandrię. Ogólnie trochę porobiłam, właśnie pozbierałam jakieś skarby, jakieś zadania poboczne, niektóre porobiłam. Ogólnie zaczęłam takie zadanie, śmieszne trochę. Przysięgę bajeka.
Tylko, że tutaj trzeba jakby znajdować takie miejsca specjalne z... jakby to wytłumaczyć. Żeby znajdywać konstelacje gwiezdne, po prostu Bajek się kładzie w takim miejscu i szuka tych konstelacji gwiezdnych, bo taką przysięgę złożył swojemu synowi, żeby wszystkie jakby 12 takich kręgów kamiennych znaleźć i zbadać te konstelacje, dopasować jakby do nieba. I to jest takie trochę oderwane od rzeczywistości, ale całkiem fajne. Co ja tu chciałam? Dobra, tu mam kawałek też odwiedzone, ale tu dalej już nie szłam. Tu w ogóle ludzie chyba robią też zdjęcia i przesyłają, patrzcie. Może sobie najechać i zobaczyć zdjęcie. Śmieszne. Nie wiem, czy na placecie tak też jest. To nie jest, ale... No. To... co jeszcze porobiłam? O, i tu na dole. Tu mamy piramidy! Tu się będziemy wspinać, o. Tu jest Giza i ja tu chcę dzisiaj iść. Tylko się tepniemy może tutaj. Hej, Howard. Cześć, Adolek. Cześć, Winex. No. Także szalałam dzisiaj w Assassinie. I ogólnie chyba wszystko zrobiłam też w tej pierwszej lokacji, w której byliśmy, w tej Siwie. Nie wiem, jak to tam się czytało. O, tam jest. Tam są piramidy! Wreszcie będziemy na piramidach. A tu w ogóle jest statek. Już mi się wydawało, że tu kurczę z Black Flaga jest. Jaki. W ogóle. Co to ma być? Aha, i przyporządkowałam sobie zdolność. Mam teraz 2 łuki. Tutaj. Aczkolwiek tak najwięcej korzystam z tego jednego. I co jeszcze? Ogólnie tutaj sobie podwyższyłam. O, tutaj chyba kupiłam tą bransoletę. To na pierśnik chyba ze 2 razy. To sobie kupiłam. Torbę na narzędzia. To stabilizującą rękawicę. I jeszcze jeden kołczan. Także musiałam pozabijać trochę krokodyli. Inne dziwne zwierzątka. Mnóstwo hien się kręci tu dookoła, więc to też jest takie... dobra, zawołajmy naszego wielbłądasa. Hej, wielbłądas. Jedziemy na piramidę. Tak! Patatajamy na piramidy. Dzisiaj, ha! Nareszcie. W końcu piramida. To męczenie się z piaskiem między zębami w końcu się opłaci. No ale... no wejdź tam. Boże, wielbłądas. Tak, kupiłam sobie to i to i tamto. Hej, Paula. No kurczę, nie bądź taki, wzepnij się tam. Jesteśmy prawie na górze, o. Dobra. I przez piaski pustyni. Ciekawe, czy do tych piramid można wejść w ogóle. Zaraz zobaczymy, czy tam do środka można wejść, wiecie. Ale to by było epickie. Jestem taka podjarana po prostu, masakra. Ach, ten asasyn. Na razie nie robię zadania, tylko wspinamy się na piramidę. Pierwszą piramidę w Asasynie. Specjalnie dla was zostawiłam. To są w ogóle jakieś dziwne znaki zapytania i tu pewnie jakieś zadanka są. Zobaczymy, co tu się ogarnia. Chciałabym też ruszyć trochę z zadaniem głównym. Zobaczymy. Tu hien pełno się kręci. Nie będziemy raczej z nimi walczyć. Ja bym się spodziewał, że z naszego wielbłąda nie jest małpka i nie może się wspinać po skałach. O, patrz, ale śmiesznie w ogóle te piramidy wyglądają. One te jakby się dopiero budowały, patrzcie! Wow. Te, nie wiem, one są takie płaskie strasznie. Dobra, pytanie, jak ja mam tam wejść, jeżeli to jest takie płaskie? Zobaczymy, czy ja w ogóle dam radę.
dam radę jednak. Chyba. Czekajcie, po występach. Wow. Ale śmiesznie. Ja nie wiedziałam, ja myślałam, że piramidy są raczej bardziej zbudowane z tych. Chyba, że to później tak wyglądało, nie wiem. Z takich bloków po prostu, tak jak na dole wyglądało. Cześć, kwacz. Już zaczynam ozdoby na święta robić. Wycinam z rolki papieru toaletowego paski i z tego fajna gwiazda wychodzi. Przykleję klejem na gorąco i pomaluję to sprayem na srebro. I na wierzchu dam brokat srebrny i perłami ozdobię. Ojej, szalejesz. Adolek, szalejesz. No ja tam nie wiem, no, bo ja się nie znam na tym. Może faktycznie takie były na początku. A my już mamy takie nadkruszone zębem czasu. O matko, ale to powoli trwa. O jeez. No weź tam, wejdź. Aha, on tam mógł wejść w ogóle. Nie, on się zsuwa z tego, no co za koleś. Dobra, musimy się przesunąć bardziej na lewo. Po tych występach, po występach. No, bajek. Ja cię tu muszę nauczyć wspinaczki po piramidach. Nasz radę, wejdziesz! No oczywiście, że wejdę. Ja się stąd nie ruszę, póki na szczycie nie będę. Tyle się naczekałam, żeby na piramidę wejść, kurde, masosy. Oh my gosh. No. Dajesz bajek. No. Nie, zsunęłam się, o Boże. Dobra, chwyć się, błagam cię. No, właśnie tam. Ta, wejdziesz na sam szczyt i spadniesz. Dzięki, wes. Przynajmniej piękne widoki są. No. No, hopsaj. Hopsaj, już tak niedaleko. W ogóle byłam w szoku, bo widziałam te piramidy z daleka i byłam pewna, że nie będzie można tu wejść. A tu kurczę... Takie buty. Jej! Jesteśmy na szczycie! Wow! Jesteśmy na szczycie piramidy. Ciekawe, czy tu jest jakieś wejście do środka. Tajne. Dobra, synchronizacja. Jej! Przytrzymaj kółko, aby ześlizgnąć się z piramidy. O! Ojej! O, tu ktoś zrobił zdjęcia. O, wow! Ojej, zdjęcie ze środka chyba. Faktycznie można chyba tam wejść. O, tu jest znak zapytania. Ja chcę wejść do tej piramidy. Zdecydowanie chcę wejść do piramidy. Uiii, zjeżdżam. Nie ma to jak zjeżdżać sobie po piramidzie. Ej, na sankach jak, kurczę. Dobra, gdzie tu jest wejście? Dawać mi wejście. Gdzie tu się wchodzi? Tu jest! O, grobowiec pufu. Dobra. Czekajcie. Weźmiemy sobie pochodnie.
Wow. Czuję się jak Lara Croft. To w ogóle mogę przejść? Mogę. Nie, nie kupowałam tym razem edycji kolekcjonerskiej. Kosztowałam masę pieniędzy i niestety nie było mnie stać. Uważaj na duchy. Spoko. Na razie nie widzę tu żadnych skarbów. A ja chcę skarby. Czy ja coś ominęłam? Chyba ominęłam coś. Tu jest jakiś zasypany korytarz. Czy będą tu jakieś pułapki? O, tu są jakieś pieniądze. Tam dalej są jakieś skarby. Skarby w workach. Okej. Tu jest jakaś dziura w dół. I teraz nie wiem, czy jest dziura w dół, czy... Nie ma... Może tu nie ma... A tu jest jakieś... A nie, tu są tylko skarby. Cele w lokacji. Odszukaj pradawną tabliczkę, tutaj jest. Aha. No. Możesz zejść. To dalej, jak wyjdziesz z piramidy. To jak... A, jakoś się pomyśli. Coś się wymyśli. Zobaczymy. What does this lead to? This door has been rigged with something dangerous. There's no way through here. Dlaczego? Nie możesz tego rozwalić? Nie mam pytań, co za pułapki? Ej! Lara Croft by to przeszła. Jak mam się dostać gdziekolwiek? Mogę stanu jakoś? Nie. No, właśnie tam. Hop do dziurki. dobra, musimy znaleźć tu jakieś obejście chyba do tego. Może to się rozwalić? Nie. Ja tu nie ogarniam, które te kamienie są do rozwalenia, a które nie. Niestety. Stąd przyszłam, no ale tu nic więcej nie widzę, no. No ale skoro on mówi, że nie można przejść, no to... Bo tu nie ma nic... O, tu coś jest! Czy ja tędy przyszłam? Ja pewnie tędy przyszłam, prawda? Tak. Ale możemy iść jeszcze na wprost, bo może tam jest jakieś przejście. Tutaj. Idź tam jeszcze raz, bo tam chyba była jakaś dziura w ścianie. Aha. Czekajcie, gdzieś doszłam. Bo to wiecie, w piramidach były takie labirynty, więc równie dobrze... To może prowadzić... Okej. To jest interesujące. Dobra, chyba musimy zejść na dół. Jednak. Szukaj skarabeusza. Okej. Czekajcie, jak to się schylało? O, tak. No, przechodź tam, bajek.
tylko żeby nas tu nie zmiażdżyło coś, zaraz jakaś pułapka, nie? Albo jakieś kobry mi tu wyskoczą. Tu pełno skarbów. O! Doszliśmy gdzieś. Doszliśmy gdzieś. Niechaj jej twój ojciec... Hufu? Hufu? Jak to się czyta? Huf. Sprawiedliwe obdarzy cię łaską. Niechaj wskaże ci miejsce pośród starszych. Niechaj twój duch stawi opór wrogom. A dusza odnajdzie drogę do przybytku tego, który opiekuje się zmarłymi. O. Hapi o obliczu pawiana. Dłamu tiefę o pysku szakala. Im secie o twarzy człowieka. O, matka. Dobra. Może nie będę tego czytać. Ale to chyba jeszcze nie jest... O, to jest nasz skarb. Tutaj. Ale to jeszcze nie jest to, co szukamy. Jeszcze gdzieś na górze są skarby. To nie jest do końca to, czego szukamy. Kufu? Aha! A faktycznie, bo w tym Tomb Raiderze też chyba było Kufu z piramid, czy coś takiego. Co się ani inspiruje w życiu, bo jestem bardzo ciekaw. O kurczę! Nie jestem pewna, to takie ciężkie pytanie. Co mnie inspiruje? Ludzie zazwyczaj. Dobra, musimy ogarnąć jakoś drogę na górę. No, to wygląda właśnie na wiele poziomów. Ja nie wiem nawet, czy jestem w stanie zbadać całą piramidę od razu. Ja jeszcze zobaczę na górze, czy czasem tu nie było jakiegoś przejścia. Może jednak coś pominęłam. O, właśnie! Tu było. Jakaś mała dziurka znowu. Jak mi minął dzień? Głównie na graniu w Assassina. Ogólnie całkiem przyjemnie. Wow, patrzcie, komora grobowa. Ale super. Skarby. O, jaki zapadnięty grubłowiec. O, widzę tu przejście chyba jakieś. Interakcja. Ale czekaj, czekaj, bo ja... Ja nie wiem, czy ja tam zebrałam wszystko. Wow! No to już wiemy, skąd było to zdjęcie! Ja też chcę takie zdjęcie. A mogę tędy... Aha, mogę tędy wrócić. Nie wiem, czy zebrałam stąd wszystko, ale chyba zebrałam. Dobra. Tu nic nie ma, tu nic nie ma... Czekaj. Schowaj tą pochodnię. Ja też chcę takie zdjęcie. O. Strik! No hej, Wercza. Dobra, jedno zdjęcie mi starczy. I zbieramy skarby. A, super, jestem w środku piramidy. Ile złota, ile rzeczy tu jest, Boże. Co to? To do jakiejś interakcji. Patrzcie. Kto nieostrożnie zakłóci spokój pustynnych piasków, będzie pochłonięty przez ich jałowy bezmiar. O kurde. To jest jakaś zagadka. Okej. Tylko co ja mam z tym zrobić? Ups! Nie do końca chciałam to popsuć, ale... Okej!
Zaraz mnie tu coś pochłonie, nie? Okej, tak nie do końca się to otworzyło, ale... Coś tu jest. Ale plagiat zdjęcia! No wiesz, Shaxi! O! Ale ładne. Fajnie, że można sobie poczytać tu różne rzeczy też. Komora grobowa. Wow. Przeszukaj. No. Czemu masz z tym problem? No. O, jakaś buława. Akurat tego nie potrzebuję, ale... Skarby. Co tu jeszcze jest? Mamy scenkę. Ancient writing from the old kingdom. Dostałam punkt zdolności, ale co tu jeszcze jest? Co mi się świeciło? Chnum Khufus, syn Snofru i królowej Hetepheres pierwszej. Dawca światła, odziany w purpurowe szaty, ulubieniec złotej kuli i srebrnego słońca. Coś tu jeszcze jest, ale nie wiem gdzie. Może gdzieś dalej. Ja w końcu... Aha, to ja znalazłam chyba to, co mi kazali znaleźć, bo się wyłączyło. Dobra. Ciekawe, co oznacza srebrne słońce, księżyc? No, być może. Wcale bym się nie zdziwiła. I zapewne wejdziemy tam, gdzie nie mogliśmy przejść. Coś czuję. Aha, w ogóle zjechałam. Gdzie jestem sam? Dół? Matko, gdzie ja jestem? Wow. Okej, tu jakieś skarby jeszcze. I droga bez wyjścia. Okej. Teraz dobre pytanie. Aha, tędy. Stój. O, dobra. Dobrze, że chociaż mamy pochodnie, no. A, wyszliśmy... Nie mam bladego pojęcia gdzie. Dalej jesteśmy w labiryncie. Może to było zamknięte wcześniej, nie wiem. Okej, tu jest coś jeszcze do zebrania. Tutaj. Tędy jakoś nie mogę przejść? Mogę. No, przypomnijcie mi, że mam się cofnąć jeszcze. Kurde, ta piramida jest na kilka projektów. To było. Pająki tam łaziły, fuj! Teraz to ja nie wiem, gdzie kompletnie jestem. A tu jest wyjście. To ja nie chcę jeszcze wychodzić. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo tam stamtąd światło dochodzi. Ja chcę pójść jeszcze tam dalej. Dziękuję, Shaxi. Oh my gosh. Ja chcę zebrać tu jak najwięcej skarbu. A, tu? I mieliśmy pójść tu. Co to jest? Aha, to jest tylko...
Niech wszyscy wiedzą, że Kade pracował nad tą wielką budowlą aż do swojej śmierci. Był kamieniarzem. Aha. Myślałam, że tu jest jakieś przejście. Jednak nie. No, istny labirynt. No zawsze właśnie mówiono, że w piramidach są labirynty. I tutaj bez przewodnika bardzo łatwo się zgubić. Zresztą nie wiem, jak to jest teraz, czy można w ogóle zwiedzać piramidę od środka. Czy jest to już zabronione. O, tu były skarby! Jeszcze coś tu ominęłam? Chyba nie. Dobra, weź już zgaś tą pochodnię. Jej, światło słoneczne! Wyszliśmy chyba innym wyjściem, czy tym samym. Myślę, że wydaje, że inne. Ale fajnie z tymi piramidami, super. Strasznie mi się podoba. Zwiedzanie piramid. Dobra, to myślę, że zrobimy tutaj małą przerwę. Skoro idzie to na YouTube, to nie chciałabym, żeby te odcinki były takie długie, więc no, po przerwie pójdziemy sobie zrobić już zadanie główne. Zobaczymy, co tam ciekawego, do czego nas to doprowadzi. No, moje oczy. Hej, Katie. Kogo obchodzi ciężka praca Kade? Ale jesteś, no wiesz. Dobra, to słyszymy się za jakieś 5 minutek.